Ciasto! Nie, to nie jest ciasto. Ciasto. To jest pizza! Pizza z czekoladą. Cześć kochani, witam. Ej, obejrzyjcie jeszcze raz ten początek i powiedzcie mi, co tu nie pasuje. A ja wam powiem, co nie pasuje, ale zobaczymy, czy zgadniecie. Nie, to nie jest ciasto. Ciasto. To jest pizza! Pizza z czekoladą. Cześć kochani, witamy w kolejnym... Co nie pasuje w tym początku, czat? Powiedzcie mi. Co nie pasuje w tym początku? Kto zgadnie, wygrywa złoty środek. A jak coś, koniec losowania, bo widzę, że tutaj dodany jest przyjaciel. Tak, tak, zgadł. Eco, eco, eone. Eco, eone, zgadł. Patrzcie. Ona się dziwi, co nie, to jest. Nie, to jest ciasto. Ciasto. To jest pizza. Pizza z czekoladą. Ona się dziwi, co to jest. Chociaż mówi, że kupili pizzę z czekolady. Fajne, nie? To tak, jak ja bym zrobił tak. Jezus! Jaka wielka puszka, chyba browar! A nie, Black! Cześć kochani, dzisiaj kupiłem energetyka Blacka i będziemy go testować. Także ten. Boże. Spartiatix! Witam, jest to Raido 2 JTESS16YT. JTESS16 YouTube? Dobra, zobaczmy w takim razie. I to jest Sparta! No! To jest po prostu człowiek. Człowiek swój. Co tam u ciebie pogadanka? W sensie wietesek. Zbierasz na internet 100 zł, a wysłałeś mi przed chwilą 20 zł do Nate'a? A to jest tylko, przepraszam bardzo, to jest tylko, żeby sobie było. Ja wysyłam prywatnie. Ale o czym ta pogadanka? Czemu nie jestem twoim nauczycielem? Ja, Sparta. Ja sobie rozmawiam z ludźmi. O Bogu. Codziennie o godzinie 20. A, rozumiem, sorki. Serdecznie zapraszam. A, reklamka. Reklama! Zostaw ocenę pod filmem. Suba i dzwoneczek, żeby być na bieżąco. No i wbiję jeszcze na live'y, które robię na Twitchu. No i gitarę, siema, elo. I'm so happy, I'm happy. Kumam. Spoko, spoko, ciekawy pomysł. Fajnie, że coś robisz. Pokczam dla ciebie. Oby się udawało i żeby stówka zamieniła się w milion. Ale wtedy nie nagrywaj filmików. Laser 5 zł versus 500, proszę. Jak nie będziesz tak robił, to będzie kozak. A właśnie! Boże, miałem wam powiedzieć chyba najważniejszą rzecz, która mi się przytrafiła, która mnie bardzo dotknęła. Prosto w moje serduszko czarne. Najsmutniejsza rzecz się przydarzyła. Napiszcie jedną rzecz. Czy oglądaliście filmik mój Full Adenasus Dark Harvest, jak sobie one-shotowałem wszystko, co jest na mapie. Oglądaliście ten film? Mój ukochany filmik, moje oczko w głowie. Mój jedyny. Mój najkochańszy film. To jeżeli chodzi o ten film, to został zbanowany na YouTubie, ale jeszcze wam powiem za co. Leciała nutka z Song Requesta, do której nikt się nie przyczepiał. 200 tysięcy ponad wyświetleń miał ten film. Nikt się nie przyczepiał. I wiecie, za czyją nutkę mi ją skasowali? Za człowieka, który w swoich nutkach rapuje o tym, że ma wypieprzone na wysoki sąd, że nie płaci podatków i że generalnie prawo to no, mija szerokim łukiem. I mi zbanował za to film. Także ciekawe, naprawdę. Malik Montana, ale to nie on osobiście, tylko jego firma, która zarządza. Ale czemu dopiero jak mam 200 ponad tysięcy wyświetleń na filmie, to się doczepię? I teraz nie mogę usunąć tej muzyki z filmu, żeby było wyciszony kawałek filmu, bo film ma za dużo wyświetleń. On czekał na to? Czekał, aż za dużo wyświetleń będzie. Ja pierdzielę. Dlatego uznałem, że zagramy jeszcze raz na susem. Napisałem już chyba maila, pisałem do nich na Facebooku, czy się da jakoś dogadać. Jakieś dolary pod stołem przerzucić, nie odpisują mi nawet. Film z tym moim idolem, pamiętacie? Ten, co uczył o całowaniu. Instagram.com/pitchklil.oceń.pl/zzzxd chcę znać twoją opinię. Nie, panowie, ja oglądam szoty w internecie różne. Nie wpieprzysz mnie w krzaki. Jak kliknę tego Instagrama, to będzie, że kopiuję i tak dalej. Nie mogę tego zrobić. Wiesz jak jest, tylko jedna osoba na świecie może patrzeć na Instagrama, ja już nie mogę. Niestety. Żartuję, wypieprzone mam. Zobaczę tego Instagrama. Nie działa mi link. Nie działa mi ten link, chyba że jakieś wirusy mi dałeś, to się boję teraz. A Petrku, jak coś nie mogę tego Instagrama, to wyślij mi go na fanpage'a, to zaraz go zobaczę. Petrku.
Dobra, taki build na tego Nasusa wydaje mi się fajny. Fajny, ale Malik, nie. Malik, odbanuj, please. Okej. No właśnie, ja bym zrobił nawet tak, żeby on zarabiał na tym filmie, Malik Montana. Że ja już bym nic, nawet grosza nie zobaczył z tego filmu. Ale chciałbym, żeby on był na YouTubie, a nie da się, po prostu mi zbanował ten film. Nie, nawet piszę do nich, żebyśmy się jakoś dogadali, nic mi nie odpisują. Nie, oni się nazywają My Music, coś takiego. A nawet powiem to, to może usłyszą to i może się dogadamy. My Music, proszę was, zbanowaliście mi film, który osiągnął 200 tysięcy wyświetleń, nie mieliście do... Nic wcześniej się nawet nie odzywaliście, żebym dostał bana, żebym cokolwiek, po prostu wypieprzone. I nagle się odzywacie, znaczy bez słowa banujecie film. Bez słowa tak z dupy, nie wiem co się dzieje. Nie wiem, już bierzcie sobie te pieniądze za ten film i tak dalej. W dupie to mam, ale chociaż odbanujcie mi ten film na YouTubie, bo to moja perełka, oczko w głowie. Wiesz jak jest. Albo chociaż odpiszcie mi na Facebooku, albo na maila. Ja pierdzielę, no nie wiem co ja mam zrobić, zadzwonić do was. Siema, tutaj jest Spartiatix. Ta, ile masz subów, bo nie wiemy czy gadać. Ja pierdzielę. Damy jakąś zadymeczkę przed odcinkiem. Dobra, szybka interakcja z czatem, czat. To, żem powiedział. Orzeł? Czy reszka, czat? No, jak zgadniecie, to wygraliście ten. Fajni jesteście, a jak nie, to Malik was dojedzie. Dobra, rzucam. Kurde, już upadło, poczekaj. Jeszcze raz, bo muszę złapać w rączkę. Dobra, pokazuję. Ty. Reszka wypadła, ja pierdzielę, ty! No ja też wiedziałem, że reszka, mówiłem to przecież. Kozak, wygrałem. No, to tyle. Nie wiem, co miało oznaczać ta zabawa, ale fajnie było, nie? Malik wygrał. Jak się mówi, że na przykład jest stary film i chcą go nagrać w dzisiejszych czasach? To jak się mówi? Remake? Nie. A remaster! Skubaniec wiedział. Się nazywa serio Skubaniec. Zróbmy tak, że nie dodam w ogóle E. O, gram na Riven. Jezus, zostaw mnie! Ja pierdzielę, nienormalna jesteś? No nie mogę stakować. Wysłałeś mi tego Instagrama? Siema. O kurde, źle dodałem. Boże! Nie wiedziałem, że on ma flesza. Taki, ale dobra, w sumie flesza wziąłem. No nie mów. Ja pierdzielę, jestem ułomny? 24 staki, Boże. Nie, jak będę miał już jakieś... Jak na szóstce to już będę robił tą reventy. No to nie będzie ciekawa gierka w Early. Rozjaśniłem pokój swoją peleryną. Nie kułam tego cytatu nigdy. Ja pierdzielę, co? Co jest 5? Nice, ty. O, ja pierdzielę! Ogram. Patrz. Nie masz movementa, ty pacanie. Biegnij. Tak umrzesz. Ty jesteś głupi. Niemożliwe, że mieć takie oferta. Dobra, zróbmy czat tajną technikę. Kurde, tak gówniano. Jest git, już mam 108 staków. Dobra, zamknij dupę tam Riven. Nie posraj się. Fagocie. O kurde. Po co ja gusta? A dobra, ale dobrze, Andzio, masz rację. Poczekaj. Ma, da. Ja już nic nie robię. Kurde, Andzia! Dobrze. Dobra, przeżyję i tak, z łatwością. Gdzieś?
Patrz, co się dzieje, patrz. Łatwiejszy niż myślałem, że będzie. Nexta z Ketsi dam 500 dolarów. Unik. Ja pierdzielę! Nie, czy... Dobra, przynajmniej zdech, pies. Tam piszecie mi, że w tej minucie to trick to miałby 500, więc nie wiem jak to możliwe, ale... Pa, unik. Unik. Kurde, Andzia. Dobra jazda, ty. O, ja pierdzielę ten hit. Ale naprawdę jest nice. 100 staków ponad już w 16 minucie, to jest kozak. Znowu mi spadają FPS-y? Ty jak w tamtej starej gierce, co mi Malik usunął. To samo. Robić szmaty od razu? Ej, mogę. Jaki hit! Ty ja pierdzielę. Na susem zawsze to samo, ale to jest przyjemne. O, jest dusza. Dobra. O, infernalek ty! Co w dupę? Ja pierdzielę, dopiero gierka się zaczynała, wy pajace. Nie no, 20 minut stakowałem tylko po to, żeby sura dali pajace. Chyba się w to zakochałem, broda. Chyba tylko przyjaciele to max, co mogę ci dać. Jak co? Dobra, spróbujmy jeszcze raz tym Nasusem i tyle, no. A, tylko usunę Malika z Song Requesta. O kurde, miał, za chwilę miał Malik lecieć. Kan, ky, anyny, ery, os, 1, 2, 4. Jesteś jeszcze? O w dupę, ty. Ten gościu chciał dodać Malika. Kaneros, 1, 2, 4. Proszę, napiszcie na czacie JK dla tego Kanerosa. JK dla niego. A ja usuwam twoją nutę. O, Malik Montana Pelikany, to chyba o was teraz. Haha, przepraszam, musiałem. Niech każdy na czacie napisze Malik, to weźmiecie udział w losowaniu, jak napiszecie Malik. Chciałem zobaczyć, co to za Instagram. W sensie wiem, napiszecie za chwilę. Marcin Majku to oglądał Instagramy. Ja pierdzielę. On wymyślił w ogóle Instagrama. Ale ja i tak zobaczę, bo widz wysłał dwa... Nie, 3 dolary, żebym zobaczył, także ja pierdzielę, za 3 dolary to ja przyjmę każdy hejt na klatę. W sumie nie znam się na Instagramie, ale zerknę, nawet fajnie. Poczekaj, Boże, masz mało tych, się boję, że tu coś będzie. Taki Instagram, Petr Q.U. wysłał, donate'a 3 dolary, żebym zobaczył, no to zobaczę. A, bo to, a, kumam, bo tych się tego nie ogląda tak, tylko trzeba, tak, dobra, w pasku. Fajne, to jest chyba jak, tak fajna rzecz na Instagramie, czy nie, czat? O kurde, ty wyglądasz jak Marcin Majkut. Ja pierdzie, mogę to ocenić w ogóle? A dobra, nieważne. Chciałem też tak wyglądać, tak przy okazji. Odwiedź nasz profil i zgarnij buty Nike. Zgarnij buty Nike. No, także dziękuję za to. Fajne, fajne. Petruku, mało zdjęć masz bardzo, nie wiem czemu. Ale fajna pozycja. Widać, że tańczysz coś, breakdance ten? Jak ten? O Jezus! Taco Hemingway hashtag. Nie zobaczyłem. To drogie piczko. Top 3 w PL. Kominiara, Rogal DDL. Mabyn. Jak ty żygasz kartami? Jeszcze mnie kopiujesz? Fajne żyganie kartami, nie wiedziałem, że tak się da. Za żyganie kartami habala nie ma, nie? Ej, ta giereczka będzie lepsza niż tamta. Jezus, czemu ja tak się w minionach zablokowałem? Ej, zabiję ją? Kurde, co ty tak zapieprzasz? On ghosta. Ej, zabiję ją z flashem zaraz. O, jesteś tu? No to wjazd. Nie widziałem. A ucieknie w dupie. Kurde, nie zauważyłem, że jest tu kejnik. Ej, wlecę w nią chyba zanim ona szóstkę wbije i ją zabijam. Napiszcie mi, czy ona ma flesza, bo nie pamiętam. Aha, to nie piszcie już.
Nie ma, to dzięki panowie. Widzę, że jak ja obserwujecie tą gierkę. Ej, zabijać ją? Poczekaj, będzie się jej kończyło to. Czekaj. Daj mi ku, daj mi ku. Daj ku! No puść mi to ku na mordę, ty nienormalna jesteś. Gdzierka. Co jest pięknie. Przyjdzie tutaj Kale, to ją od razu zabijam. Od razu, widzę ją? Lecę w nią. Zobaczycie, bo ona nie ma R-ki, to muszę pamiętać. Lecę w nią. Ja pierdzielę, co? I was trying to ulti, but it was on cooldown. Fajnie, fajnie. Całki dupę. No bij tym E. Co, jesteś głupia? Nie bądźesz tego. Lona HP stracił. Zabiłem ją z E. Nie, nie, dobra. Poczekam. Tak go zabiję, patrz. Zabiję. Co? Ja pierdzielę, jaki unlock ta gierka. Ona ma R-kę, muszę pamiętać. Zostaw mnie! Normalna jesteś? Jak je głupi. Pamiętałeś, że ma R? Nie. Dobra, nie łap mnie za dupę, gościu. Ty. Ja idę tam. Biegnę! Kurde ty! Kurde pajacu. Co? Co jest? Nie złapałeś jej tym trashem? Proszę, czemu mi to zrobiłeś? Tylko na topie stakuj się całą grę, proszę. Mówisz i mówisz. Idą do mnie wszyscy, widzicie? Wszyscy do mnie idą. Mam to w dupie. Ja dobra, uciekam, bo zaraz zdedam se. Uważaj, uważaj tam. O ja pierdzielę, ty! Ignite dostałem już? Jeszcze nawet nie mam 150 staków. To gówno, straszne gram. Się boję trochę wbijać na rał. A umarłem. Jezus, no ledwo co zrobiłem, ja pieprzę. Kiedyś to było, a teraz to gówno. Kiedyś to było tym nasusem. Ty, ale 500 staków w tej minucie, czy to jest dobry? Dobre staki, czy gówniany czat? Ej, uważaj, bo ty je bijesz swoim ciałem. Benzen w dupę! Przepraszam, masz ciężki nick. Tak, masz rację. Pieprzam, nara. No nie, w dupę! Zadałem tyle HP jednym hitem, a i tak jestem głównym. Ta Kajsa mi napieprza takie chore obrażenia, że nawet nie wiem skąd to ma. Jezu! Ta Kajsa, jakie ma dęgie! O co tu chodzi? Ja pierdzielę, miniony nas zaraz pieprzą. No jednak chyba trochę trudniejsza giereczka niż ta, co Malik ją zbanował. Pieprzony Malik. Kurde, FPS-y mi spadają pieprzone, jak w tamtej gierze, wszystko to samo. Tylko, że statystyki trochę gorsze. Nie mam flesza. W ostatnim teamfightie, z tego co widzę, nie mam flesza. Ja pierdzielę. No nie wiem, lecimy w nich? Dobra. Ty już umarłeś? Nie, musimy w nich wpaść. Dawaj tym trashem kogoś złap za dupę i siema. O Jezu, skip to! Ja pierdzielę, skip to ktoś! A, koniec gry, dobrze. Dobrze, koniec gry, bo Malik wjechał. Nie no, ta gierka była gównem. Co mam powiedzieć? Ale nie chcę mi się już dzisiaj próbować tego nasusa innym razem. Ale trzeba będzie powtórzyć, tylko no... Pierwsza gierka kozak, ta gówno, no tak by. Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął
czy w dżungli, czy gdzieś indziej. Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś, może raczej coś, dzień się potwora. Co dzień ćwiczył swoje pazury, strugo swoje zęby, dzień to robił. Patrz, on wygląda o tak, 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 zabija bez litości wszak. On zabijał łypę.